Siemanko, z tej strony JMZ. Witam Was w kolejnym poradniku, kto by się spodziewał. Ale tak, dzisiaj omówimy sobie kwestię fill volume'a, czyli tego słynnego usypywania przyczep do pełna, co ostatnio jest bardzo, bardzo popularne. Każdy to robi, jakby ta przyczepa miała się po prostu przesypać. Dlatego dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak to zrobić dosyć prosto. Także tak jak widzicie, mamy oryginalną przyczepę Welgera. Jest to przyczepa z gry, żeby nikt tutaj nie miał problemów, że przerabiam czyjąś przyczepę. Dlatego pokażę Wam na przykładzie oryginalnej i tak to wygląda, tak wygląda oryginalne nasypywanie do tej przyczepy zrobione przez twórców. Dlatego ja w dzisiejszym odcinku pokażę Wam po prostu, jak to usypywanie zrobić do tego punktu, powiedzmy tutaj, żeby ta przyczepa cała była zasypana zbożem. Dlatego co? Nie przedłużajmy i przechodźmy do poradnika. Dobra. Odpalamy sobie i3D naszej przyczepy. Jeżeli ktoś oczywiście jest tutaj zielony w tematach moddingu, no to troszeczkę trzeba się podszkolić. Nie jest to poradnik o nauce Giant Editora i Blendera. Dlatego jeżeli ktoś podstaw nie zna, no to odsyłam do innych poradników na YouTubie. Tutaj skupiamy się typowo na tym fill volume. Dlatego co? Szukamy sobie fill volume'a z tej przyczepy. Od razu uprzedzam, jeżeli przyczepa ma na przykład więcej konfiguracji pojemności, więcej burt, no to tych volumów będzie więcej, będą one dopasowane do danej pojemności. Ale co? Tak jak widzicie, mamy tego fill volume'a, on jest tutaj na równi i tak to zboże właśnie się usypuje. Dlatego tego fill volume'a możemy sobie wyeksportować. Oczywiście, jeżeli ktoś chce sobie zrobić to dokładnie, to może sobie wyeksportować całą przyczepę razem z tym fill volume'em, żeby go później dopasować, ale ja w tym odcinku tego robić nie będę, z racji tego, żeby po prostu troszeczkę szybciej się z tym uwinąć. I jeszcze, jeżeli ktoś eksportuje rzeczy i w Blenderze ma problem ze skalą, to polecam sobie wejść tutaj w Edit, File Preferences i zmienić tutaj skalę na 1, tam będzie defaultowo 100. Dlatego zmieniamy sobie to i ze skalą nie będzie już problemów. Wchodzimy sobie do Blendera, czy do jakiego tam programu chcecie. Importujemy sobie nasz fill volume, czy też całą przyczepę, zależy kto co robi. Dobra, ustawiam sobie oczywiście wszystkie znaczniki, żeby nam tutaj się łatwiej tworzyło. I dodaję sobie nowego cuba, z którego będziemy robić nasz fill volume. Ja sobie tutaj na szybko dopasuję. Tak, żeby to mniej więcej pasowało kształtem do tego starego fill volume'a. Oczywiście, jeżeli chce ktoś to zrobić bardziej dokładnie, to tak jak mówiłem, cała przyczepa powinna w tym pomóc, ale u mnie na potrzeby poradnika wystarczy sam stary fill volume. Dobra, mamy kształt naszego nowego fill volume'a stworzonego z cuba. Dlatego tak, od razu zamrażam sobie skalę. Niech ten punkt sobie zostanie w środku, tak jak był oryginalnie. I teraz tak, dodam mu dwa przecięcia na górze. Niech one będą sobie po środku. I teraz tak, ważne w fill volume jest to, żeby dół z górą był równoległy. Ta siatka ma być jak najprostsza, ale pamiętajmy przy tym, że ta ścianka na górze musi być równolegle do tej ścianki na dole, inaczej on po prostu nie będzie działać. Dobra, ja sobie to jeszcze zjadę do środka, żeby jednak ta ścianka na górze jakaś nie była szeroka. I tak na oko podniosę sobie ją powiedzmy dotąd. Nie wiem jak wysoka jest moja przyczepa, a ta oryginalna, no może jest troszeczkę niższa, więc w razie czego ją opuszczę. Ale zrobię tak, żeby efekt był widoczny. I tak w zasadzie stworzenia fill volume'a u mnie będzie to na tyle. Tak będzie się prezentował nowy fill volume. Oczywiście nie polecam za bardzo tutaj kombinować, ale jak najbardziej możecie sobie to dopasowywać do własnych potrzeb. A więc tak. Zmieniam sobie oczywiście nazwę tutaj na fill volume. Tu akurat może być ona randomowa. Najważniejsze jest jednak, żeby przejść sobie do daty i zmienić geometrię na nazwę fill volume shape. Nie 001, tylko fill volume shape, żeby ona się tak kończyła, żeby ten fill volume nam działał, bo bez tego
też ani rusz. Dobra, to by było w sumie na tyle, więc możemy zabrać je za eksport naszego fill volume'a, więc przechodzimy sobie do eksportera, u mnie jest to eksporter zwykły giantsowy. Przechodzimy sobie do attributes, predefined i teraz wybieramy fill volume, żeby tutaj automatycznie nam wszystkie opcje pozaznaczało. Dobra. Także gdy to mamy już zrobione, no to po prostu eksportujemy sobie nasz plik. I gdy już pliczek mamy, to teraz wystarczy zaimportować go do naszej przyczepy. Jak widzicie, tak się prezentuje nowy fill volume i nawet zrobiłem go idealnie. I nawet jest pod tą oryginalną belką, więc wszystko wyszło tak jak miało wyjść. Ok. Wstawiamy go w miejsce starego fill volume'a. Ja to robię z przyciśniętym scrollem, jeżeli ktoś by się pytał, żeby nie robić tego Ctrl X, Ctrl V. Dobra, stary możemy sobie usunąć i od razu sprawdzamy sobie w shape, czy mamy pozaznaczane wszystkie wymagane ptaszki. U mnie przy tej wersji eksportera nie zawsze są to wszystkie potrzebne, ale robię to 1 do 1 tak jak było z oryginalnym fill volume'em, dlatego zaznaczam sobie wszystko od cieni. Jednak najważniejszym tutaj punktem jest ten CPU mesh, jeżeli tego nie będzie, to również nie wytworzy się nasz fill volume. Dlatego warto sobie to przeklikać, bo te punkty lubią się odznaczać, tak samo w exactie compound też lubi się odznaczać sam. Dobra, teraz jest na pewno, więc po prostu zapisuję. Przechodzę do gry i jak widzicie tutaj mamy nasz stary fill volume, ale ja sobie odświeżam. O, tu błędy oczywiście posypały się od VCA, od napędów i tak dalej, to norma. Ale jak widzicie nasz fill volume zrobił się dużo, dużo wyższy, usypał się idealnie, dlatego co? W sumie to by było na tyle. Nie mam już co więcej wam pokazywać. Mam nadzieję, że każdy z was zrobił sobie fill volume'a takiego, jakiego oczekuje. I co? Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania kanału. Oczywiście, tak jak mówiłem, te niedociągnięcia są stworzone przez to, że skupiałem się na starym fill volume'ie, a nie na przyczepie, więc to oczywiście każdy z was sobie poprawi według siebie. A jeżeli wy macie pomysł, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale, a na jaki temat chcielibyście zobaczyć poradnik, z czym nie dajecie sobie rady, albo co jeszcze nie zostało wyjaśnione przez innych twórców, to napiszcie to w komentarzu lub na moim Discordzie, link oczywiście jest w opisie. Tam na kanale tematy do odcinka możecie napisać, co i jak chcielibyście zobaczyć. Od razu uprzedzam, że poradnik typu jak zrobić modyfikację od początku nie wchodzi w grę, bo trzeba było poświęcić na to całą serię i zrobić to jako jakiś serial, więc to odpada, ale jakieś takie krótsze poradniki dotyczące jednej, dwóch rzeczy jak najbardziej wchodzą w grę. Kolejny poradnik myślę, że pojawi się dosyć niedługo i będzie on dotyczył dosyć ciekawych ściernisk. A dlatego co, zapraszam do subskrybowania raz jeszcze, żeby go nie przegapić i co, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, hej!